Cześć kochani, tu Sielska. Witam po tygodniowej przerwie na moim kanale. Dzisiaj w końcu opowiem Wam o moich ulubieńcach roku 2019 wśród kosmetyków wysokopółkowych, czyli po prostu drogich. Zapraszam. Gdybym zaczęła mówić troszkę bez sensu, nieskładnie, gdybym się zawieszała, to pewnie dlatego, że nie śpię dzisiaj od 2 w nocy. Spałam jakieś 3 godziny. Ciężko jest. Ciężko. Zmiana czasów potrafi naprawdę dokopać, ale przejdźmy w końcu do sedna sprawy, czyli moi drodzy ulubieńcy. Zaczynamy. Zaczniemy od kosmetyków, które są takim filarem, jeśli chodzi o moją kosmetyczkę, które się nie zmieniają od lat, można by powiedzieć. I chociaż nie będą dla nikogo żadnym zaskoczeniem, to jednak należy tutaj o nich wspomnieć. I jest to na przykład mgiełka do utrwalania makijażu od Urban Decay, All Nighter. Świetnie przedłuża trwałość makijażu, delikatnie matuje, ale nie wysusza. Wszystko pięknie scala. I żel do brwi. Przezroczysty 24-Hour Brow Setter od Benefit. To, jak on utrwala moje niesforne włoski w brwiach, nie ma drugiego takiego kosmetyku. Mam jeszcze żel od Golden Rose, który jest prawie tak dobry jak ten kosmetyk, ale prawie. No i tamten jest zbarwiony, tutaj macie przeźroczystą formułę. Gdybym miała wybierać z tych dwóch, to chociaż Golden Rose bije ten cenowo, to jednak to jest niezawodne. I teraz przechodzimy do baz. Ja jestem fanką baz, bo ja lubię swoje wielkie kratery, czyli powiększone pory, wypełniać. Ja lubię sobie niektóre partie, nie ciała, no ciała też, ale twarzy nawilżać, rozświetlać, wygładzać i tak dalej, i tak dalej. I w roku 2019 przetestowałam znaczną ilość tych baz, ale moje serce skradły tak naprawdę. Jeśli chodzi o kosmetyki drogie, dwie. Pierwsza to jest Milk i to jest ich Hydro Grip Primer. To jest baza nawilżająca, ale i przytrzymująca podkład, co sprawia oczywiście, że ten makijaż jest trwalszy. To jest baza, która ma taką żelową konsystencję, ale jest bardzo lepka, bardzo fajnie właśnie przykleja się do twarzy, no i przytrzymuje ten podkład. Ona ma takie lekko zielonkawe zabarwienie, ponieważ tu jest ekstrakt z agawy, z aloesu. Te składniki nawilżające świetnie nawilżają, ale nie sprawiają, że moja strefa T się przetłuszcza. Ja ją bardzo lubię kłaść pod ten podkład od Rimmel, ten Lasting Matte. On jest takim cemencikiem na twarz i on co prawda mnie jakoś tak specjalnie nie wysusza, ale kiedy nałożę go na taką bazę, no to wygląda jeszcze lepiej. Fajnie się to wszystko wtapia w tą bazę, w tą cerę, wszystko się jakoś tak fajniej aplikuje, no i dłużej się nosi, nie przesusza się, nie przetłuszcza się. Naprawdę bardzo fajna baza. Jedna taka wskazówka, kiedy już dostaniecie ją w swoje rączki, bo chociaż marka Milk dostępna jest w Sephorze, to nie wydaje mi się, żeby ta baza była tam dostępna. Można ją kupić w internecie, na pewno na looktop.pl, tak mi się wydaje. Wszystkie produkty znajdziecie zalinkowane poniżej. Nie wjeżdżajcie z podkładem zbyt szybko. Aplikacja, poczekać minutkę, aż ona tak troszeczkę stężeje, wtedy podkład lepiej się po prostu aplikuje, jak ona jest taka troszeczkę bardziej sucha, można powiedzieć, troszeczkę jak z klejem do rzęs. Wiecie, trzeba troszeczkę poczekać. Drugą bazą, i to jest już absolutny ulubieniec, do tego stopnia, że mi się już kończy ta baza i przywiozłam sobie właśnie z naszej wycieczki do Los Angeles drugie opakowanie. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek kupiła drugie opakowanie primera, a tym razem tak się właśnie stało. I jest to, słuchajcie, baza od Cover FX Gripping Primer. To już jest po prostu klej pod podkład. To ma bardzo podobne działanie do tej bazy od Milk. Też jej zadaniem jest przytrzymanie waszego podkładu, sprawienie, że ten makijaż będzie dłużej trzymał się w tych miejscach kłopotliwych, może dla niektórych, dla mnie jest to strefa T. Jeśli mam jakiś nawilżający, silnie rozświetlający podkład, który w momencie, kiedy ta moja strefa T zaczyna się przetłuszczać, może zaczynać troszeczkę się rozwalać po prostu w tych rejonach, ta baza mu na to nie pozwala. Bardzo dobrze sprawdzała się w lecie, kiedy było bardzo gorąco. Te podkłady, tak, w tej mojej strefie te były narażone na wędrówki po prostu. To sebum, pot, te temperatury, a tutaj na tym świetnie się wszystko trzymało. Ona nie nawilża, tak jak ta baza od Milk, ale i nie wysusza, więc można ją położyć pod dosłownie wszystko i ona wszystko złapie,
przytrzyma. Dobra, kochani, kategoria podkładów. I tutaj znowu pojawi się jako pierwszy produkt, o którym już, zdaje się, mówiłam w zeszłorocznych ulubieńcach. I to jest podkład od Fenty. Fenty Beauty to jest ten ich Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation i to jest ta wersja matowa, matująca, ponieważ w roku 2019 Fenty wypuściło też wersję nawilżającą, rozświetlającą tego podkładu. Kompletnie się u mnie nie sprawdziła, a to jest najlepszy podkład matujący, jaki mam w swojej kolekcji. To jest podkład, który silnie matuje, ale nie wysusza mnie tam, gdzie mam cerę normalną, czyli na obrzeżu mojej twarzy, ani też się nie rozwala w strefie T, pięknie wygładza. Świetnie się aplikuje, jest długotrwały. To krycie ma takie dobre, niepełne, ale to wynika u mnie z tego, że ja kładę naprawdę cieniutką warstwę i oczywiście można sobie tutaj zbudować do pełnego krycia, ale ja lubię, jak tego makijażu jest mniej na twarzy, nawet za cenę tego krycia. Gdybym miała zachować ze swojej kolekcji tylko jeden, jedyny podkład matujący, to sięgnęłabym po to. Teraz już podkład, który wyszedł w roku 2019, który mi się bardzo spodobał i po który sięgałam, kiedy oczekiwałam czegoś lżejszego na twarzy. Nie w sensie takim, że ten podkład od Fenty jest ciężki i bardzo go czuć. Nie, ale chodzi o lżejsze krycie, bardziej naturalne wykończenie. Niezbyt matowa formuła, ale też niezbyt rozświetlająca. Po prostu Stay Naked od Urban Decay. I to jest podkład, który robi dla mnie dokładnie to, co Wam przed chwilą powiedziałam. Czyli to jego krycie jest słabsze niż podkład od Fenty. To jego wykończenie nie jest tak bardzo matowe, ani nie jest też tak bardzo wygładzające. Taka delikatniejsza wersja, bardziej codzienna. Jego podtytuł to jest Weightless Liquid Foundation i rzeczywiście jest bardzo lekki, niewyczuwalny, bardzo długotrwały. Wytrzymuje na mojej strefie T cały dzień, nic się z nim nie dzieje. Oczywiście jak każdy podkład, każdy, wyświeca się w mojej strefie T po jakimś czasie, ale to już kwestia zebrania sebum, dołożenia drobinki pudru matującego, spryskania go all-nighterem i wszystko jest ok, nic się z nim nie rozwala. To jest podkład, który nie jest tani, ale ja mam w swojej kolekcji zamiennik prawie że idealny tego podkładu. I to jest podkład, który tak naprawdę powinien pojawić się w ulubieńcach drogeryjnych, ale przeoczyłam go. I to jest The Healthy Foundation od Physicians Formula. To jest podkład, kochani, który ma... U mnie wygląda praktycznie identycznie. Tu jest słabsze krycie. Tutaj krycie trzeba sobie zbudować. To krycie jest od słabego do średniego. Tu jest już przy pierwszej aplikacji, przy jednej warstwie na mojej twarzy osiągam średnie krycie, nie muszę nic dokładać. Tu nad kryciem trzeba popracować. Ale kiedy nałożycie na przykład dwie warstwy tego podkładu, to wyjdzie Wam ten podkład. Nosiły się tak samo, wyglądały tak samo, takie samo wykończenie. No są identyczne. Jeszcze jeden kosmetyk do twarzy. Nie podkład, a krem. Ale CC, czyli można by powiedzieć, że już taka pielęgnacja twarzy z dużą dozą pigmentu. I jest to, kochani, It Cosmetics, ten ich CC Plus krem. Fenomenalny, z bardzo dużym filtrem o 50. Jest fajne opakowanie, takie jak lubię, czyli jest miękka pompeczka, miękka tuba i pompeczka. I ma świetne krycie. Jeśli chodzi o wszystkie kremy BB i CC, jakie mam w swojej kolekcji, to kryje najlepiej. A do tego jeszcze, co jest bardzo zaskakujące i wręcz szokujące, jeśli chodzi o moją cerę, to on jest dosyć tłustawy, nawet jak się go nakłada. Niewielka ilość wystarczy oczywiście, żeby pokryć całą twarz i ja uwielbiam go nakładać po prostu paluchami, dłońmi. Świetnie się go wciera w skórę. To on nie wygląda u mnie tłusto i nie przetłuszcza się. Tak, wyświecam się w strefie T, w lecie, świecę się wszędzie, tak naprawdę, ale się nie rozwala. On w momencie, kiedy już osiądzie na twarzy, nabiera takiej lekkiej pudrowości. Nie ma tam matu absolutnie, ale ma taką pudrowość, która może sprawia to, że jest taki długotrwały, nie wiem, świetna rzecz. I nie wiedziałam, że sprawdzi się u mnie ze względu na tą moją strefę T nieszczęsną, ale się sprawdził. To nie jest tani kosmetyk. I nie jest też jakoś tak zbyt łatwo dostępny, bo jego w Polsce można chyba kupić tylko i wyłącznie w internecie. Interesująca sprawa, mam zamiennik tego kosmetyku, idealny, jeden do jednego. I to jeszcze drogeryjny, ale tragizm tej całej sytuacji polega na tym, że on nie jest jeszcze dostępny w Polsce. I jest to Maybelline Dream
Urban Cover, to jest podkład. On też ma filtr przeciwsłoneczny 50, ma pełne krycie, lekką formułę. Kochani, wyglądają identycznie na mojej twarzy. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do korektorów. I ja w tym roku, no nie, w ubiegłym już, w 2019, przetestowałam taką sporą nawet ilość. Ale ponad wszystko wybiły się dwa kosmetyki. I muszę przyznać, że nie jednocześnie. Najpierw bardzo, ale to bardzo polubiłam ten korektor od Urban Decay, Stay Naked, czyli po prostu młodszy brat, a właściwie one są tak troszeczkę bliźniaki, ale nie jednojajowe, wiecie o co chodzi. I też mam odcień 30NN, on jest troszeczkę jaśniejszy od podkładu. Fajny korektor, całkiem niezłe krycie, niepełne u mnie, ale podobnie jak z podkładami, kładę bardzo cieniutką warstewkę. Najpierw pędzelkiem, potem jeszcze wklepuję to wszystko palcem, żeby się fajnie w tą moją okolicę pod oczami, w tą skórę tak wtopiło. I on przede wszystkim, chociaż nie jest korektorem rozświetlającym, nawilżającym, nie wysusza. Nie pęka, nie włazi, znaczy nie tak, mam zmarszczki pod oczami, on tam włazi, ale wiecie, nie tworzą się takie kratery, kotliny, doliny, to nie pęka, nie powiększa się z biegiem dnia. To nie jest tak, że wieczorem patrzę na tą moją okolicę pod oczami i sobie myślę, wow, Sahara. Tu się tak nie dzieje. I ja byłam bardzo zadowolona z niego, jak tylko zaczęłam z niego korzystać, ale po tym jeszcze, kochani, kupiłam sobie korektor od Charlotte Tilbury. I to jest jej, o Jezu, to jest Magic Vanish, z tego co kojarzę. Ja mam odcień najjaśniejszy, Fair. I to jest jeden z tych korektorów w kremie, których zadaniem jest już konkretnie niwelowanie zacienień pod oczami. W języku angielskim rozróżniają oni językowo dwa rodzaje korektorów. To jest corrector, on ma poprawić Wam, dosłownie correct, poprawić ten kolor, odcień Waszej skóry pod oczami, a to jest concealer, on ma ukryć, czyli wiecie, jakieś tam przebarwienia drobne, właśnie też przebarwienia pod oczami, ale tutaj już macie te odcienie takie bardziej cieliste, a tutaj już bardziej wybijają się te pomarańczowe, łososiowe tony. I to jest korektor, bardzo kremowy, który ja uwielbiam po prostu kłaść pod ten korektor, bo on jeszcze dodatkowo, no po prostu daje mi dodatkową warstewkę krycia. On sam w sobie, powiedziałabym bardziej, że ma takie naturalne wykończenie. Ja bardzo często po niego sięgam, kiedy na przykład kładę krem BB albo krem CC. No a kiedy nałożę na niego ten, to już jest takie moje prawie, że pełne krycie. Takie wiecie, no ja zawsze mówię prawie, bo dla mnie pełne krycie to ma kosmetyk, który przykryje tatuaż. Ja nie sądzę, żeby to moje duo w tej ilości, jaką aplikuję, przykryło ewentualne tatuaże, które mogłabym sobie zrobić pod oczami, ale naprawdę sprawdza się świetnie i uwielbiam je razem. Jeśli chodzi o bronzer w roku ubiegłym, to tak naprawdę wybija się ponad wszystko tylko jeden produkt i jest to bronzer w płynie od Huda Beauty, ten jej Tantuo. Ja mam go w odcieniu Fair. Kochani, to jest bronzer, tak jak powiedziałam, w kremie, takim gęstym kremie, który można nakładać i wilgotną gąbką, i pędzlem. Ja mam go na sobie. To nie jest bronzer do takiego stricte konturowania, do rzeźbienia. To bardziej chodzi o przywrócenie trójwymiaru waszej twarzy, bo nie wiem jak wy, ale kiedy ja nałożę podkład, a zwłaszcza jeśli jest to podkład dobrze kryjący i matujący, to robi mi się z twarzy naleśnik. I ten kosmetyk pięknie przewraca 3D. On teoretycznie jest kosmetykiem matowym, ale nie jest takim płaskomatowym. Do tego jest kremowy, a ja ostatnio coraz bardziej przestawiam się jednak do kosmetyki kremowe, bo one jednak bardziej mi się podobają na mojej twarzy. I ten produkt się świetnie w ten mój trend ostatnio wbił. A do tego jest jeszcze niezwykle łatwy w aplikacji. Absolutnie nie tworzą się żadne plamy. Nawet jak zbyt mocno wjedziecie gąbką czy pędzlem i zrobi się plama, nieraz mi się tak przytrafiło, to jest bardzo łatwo rozblendować wszystko. Nie przypominam sobie sytuacji, w której byłabym niezadowolona z tego, jak ten produkt leżał na mojej twarzy i u mnie absolutnie perełka. Przeskoczyłam sobie, kochani, kategorię pudrów, ale to dlatego, że właśnie ja, kiedy korzystam z tego bronzera od Hudy, a robię to prawie codziennie, to najpierw nakładam właśnie ten kremowy produkt, a później wjeżdżam z pudrem. I przez pierwszą połowę roku ubiegłego był to, kochani, puder od Fenty Beauty. Ten ich
Oczywiście Pro Filter Instant Retouch Setting Powder. Mój jest w odcieniu Butter. Bardzo dobry puder utrwalający makijaż. A już w połączeniu z tym podkładem matującym o tej samej nazwie, no wiecie, no stworzone są dla siebie tak naprawdę. Ja z tego kosmetyku korzystałam codziennie, dopóki nie kupiłam sobie pudru od Makeup Revolution, tego Hydra Touch. Nie, Hydra Matte. Hydra Matte. I muszę przyznać, że ten puder z Makeup Revolution zbił z piedestału to maleństwo. W momencie, kiedy kupiłam sobie tamten puder, to przestałam z niego korzystać. Ale on się musi tutaj znaleźć, no bo podsumowujemy cały rok, a przez lwią część roku korzystałam jednak z tego pudru. Tak jak bardzo lubiłam sobie tym pudrem utrwalać makijaż całej twarzy, to jednak nie nadawał się u mnie do utrwalania korektora, ponieważ nie jest to puder transparentny i chociaż na reszty twarzy ten butter świetnie mi pasuje, tak jednak pod oczy zarzucał mi trochę korektor, przyciemniał. Nie podobało mi się to, więc do korektora nie. Natomiast podkład jak najbardziej. Do utrwalania korektora, to chyba też pojawiło się w ulubieńcach zeszłorocznych. Kochani, nie ma nic lepszego niż Charlotte Tilbury i jej Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. I mój odcień to Fair. I tutaj już widać po zużyciu, że puder jest kochany. Kochani, to jak to po pierwsze utrwala, po drugie wygładza, bluruje. Mówiłam Wam już o tym wielokrotnie, że to jest mój photoshopik w pudełeczku. Oczywiście ten puder to, co robi na korektorze, robi też na całej twarzy. Czyli świetnie utrwala, świetnie bluruje, on nie matuje. Rozmywa właśnie tą widoczność porów, to wszystko jest takie gładkie i on to właśnie robi u mnie z korektorem. Pięknie go utrwala, nie wysusza. Wiecie co? Ja oczywiście... To jak było z tym kremem CC od It Cosmetics, mam w swojej kolekcji idealny zamiennik, 1:1. Ale znowu nie jest to produkt, który jest dostępny w Polsce. Jest to puder od Flower Beauty Light Illusion Perfecting Powder i odcień Porcelain. Wyglądają identycznie. Dobra, kochani, jak mówimy o pudrach, to nie może tutaj zabraknąć w tym filmiku pudrów od Hourglass. Każdy puder ich. Każdy. No może nie ten sypki, ale to jest inna kategoria już. Mówimy o pudrach prasowanych, o bronzerach, o pudrach rozświetlających, o rozświetlaczach, ponieważ u nich to są dwie różne kategorie, o różach. Uwielbiam każdy z nich. A już szczególnie upodobałam sobie w zeszłym roku ich róże. Ja w ogóle mam ostatnio fazę różu. Róże od Hourglass zawierają w sobie ich słynne róże rozświetlające. Te Ambient Lighting Powders. To jest ten marmurek, który tutaj widzicie. I oczywiście są róże mniej lub bardziej rozświetlające. Ja już o tym wszystkim mówiłam na moim kanale, tylko teraz wspomnę, że te mniej rozświetlające właśnie mają te Ambient Lighting Powders, te bardziej rozświetlające mają po prostu rozświetlacze, które i tak nie są jakoś specjalnie agresywne, ale jednak ten policzek skrzywam intensywniej, bez drobin brokatu. Tu mam taką paletkę, która była z okazji ostatnich świąt wypuszczona. To jest edycja limitowana, to jest Ambient Lighting Blush Quad Ghost. Pokazuję Wam tą paletkę, bo jest mi wygodniej po prostu pokazać więcej produktów naraz. Mam oczywiście kilka róży też w indywidualnych opakowaniach. One są w takich większych oczywiście foremkach. Mam też chyba wersję podróżną jednego. Ja już mówiłam, żeby się nie przejmować tą intensywnością tych kolorów tych róży, bo jak podejdziecie, to niektóre się wydają takie bardzo pomarańczowe, bardzo czerwone. Zesłoczujcie sobie je. Naprawdę tego pigmentu jest tak w sam raz. To rozświetlenie też jest takie bardzo naturalne i soczyste. One się blendują ślicznie, stapiają się z podkładem. To wszystko wygląda bardzo naturalnie, bardzo dziewczęco. Efekt można bardzo łatwo zbudować. A co jest interesujące, kiedy budujecie efekt, to mam wrażenie, że więcej dokłada się tego pigmentu, który daje Wam kolorek na policzku, niż tego rozświetlenia. Jeśli chodzi o róże rozświetlające, bo w swojej kolekcji mają tylko takie, oni nie mają róży matowych, no to gdybym miała wybrać jedną markę, to jest Hourglass. Dwa rozświetlacze tu mam, też od Hourglass. Jeden jest w prasowanym pudrze, a drugi jest kremowy. I ja tak, wiecie, mnóstwo rozświetlaczy w zeszłym roku nosiłam, bardzo dużo rozświetlaczy drogeryjnych, ale najczęściej jednak taką powtarzającą się parą było to. I nie razem. Ja, jeśli chciałam czegoś intensywniejszego, korzystałam z tego.
To jest Ambient Strobe Lighting Powder w odcieniu Incandescent Strobe Light. Bardzo fajny rozświetlacz, bardzo naturalne, ale intensywne rozświetlenie, które można sobie zbudować. Bardzo delikatnie zmielony puder, który nadaje Wam takiego rozświetlenia eleganckiego, bym powiedziała. Taki blask dosyć mocny, ale wiecie, jak idziecie gdzieś na lampkę szampana. To jest ten typ rozświetlacza. Drugi rozświetlacz to jest coś, po co sięgałam częściej chyba jeszcze nawet niż po ten rozświetlacz w pudrze. I jest to, kochani, ich rozświetlacz też od Hourglass w kremie. Odcień Champagne Flash. To jest coś, co mam dzisiaj na sobie z odrobinką tego rozświetlacza w pudrze. Jego formuła jest bardzo ciekawa, bo on jest chociaż w kremie, to nie jest gęsty, nie jest tłusty. Co właśnie sprawia, że podejrzewam, tak, że to właśnie sprawia, że można go nałożyć też na puder i on nic z tym pudrem nie robi. Mam rozświetlacze w kremie, które są gęstsze od tego produktu, nie są tak lekkie i ich już na puder absolutnie nie można nałożyć. Zresztą większości kremowych produktów na puder nie nałożycie, bo zrobi się taka ciapka. Ten puder się zacznie przemieszczać, nie z tym produktem, on tego nie robi. Mam coś, co może powinno się pojawić w filmie o paletach cieni, o moich ulubionych paletach cieni, chociaż nie jest to paleta, ale są to cienie. Kochani, są to cienie od Hourglass właśnie, te ich Scattered Light Glitter Eyeshadows, cienie brokatowe, takie dosyć luźne w słoiczku z taką przykryweczką, luźne, ale dobrze zbite. Pięknie się błyszczą. Pięknie. To nie jest blask typu turbopigment. Są troszeczkę delikatniejsze, można powiedzieć. Jeden z moich ulubionych odcieni mam dzisiaj na sobie i to jest Smoke, z tego co kojarzę. Tak, drugi ulubiony to Reflect, chociaż ja mam więcej odcieni, których swatche pokażę Wam zaraz na przebitce. Smoke i Reflect, moje ulubione, po nie sięgam najczęściej. W ogóle dużo tych kosmetyków od Hourglass nadaje właśnie takiego eleganckiego glamu. Takiego, wiecie, bez przesady. Tak tylko założyć małą czarną, perły, lampka szampana w dłoń. Tak, mam fantazję. Dobra, kochani, produkty do ust. I przy okazji reaplikacja jednego z moich ulubionych. To jest Crushed Liquid Lip od Bobbi Brown. To jest połączenie pomadki w płynie i błyszczyka. Pomadka w płynie, ale nie matująca. Właśnie ten blask, szklany blask błyszczyka jest tutaj. Jest dosyć długo trwała ta pomadka. No oczywiście nie tak długo trwała jak pomadki matujące, ale nie zjada się jej też tak szybko jak znowu błyszczyka. Jest nawilżenie, jest niesamowita wygoda, jest piękny, soczysty kolor. Mój odcień, który absolutnie uwielbiam, to jest Hippie Shake i ja nie wiem, czy on jest dostępny w Douglasie. On jest bardzo często wyprzedany, ale rozumiem dlaczego. Po co sięgałam też bardzo często w roku ubiegłym i to jest już ulubieniec też z roku 2018 chyba i to jest moje drugie opakowanie, które jak widzę ma się już ku końcowi. Jest to błyszczyk od Fenty. Ten Fenty Gloss Balm koniecznie w odcieniu, konkretnie Fenty Glow. Ten taki lekko brązowawy. Mam też Fussy, który jest bardziej różowy, ale ten Fussy wygląda bardzo dobrze na kobietach i mężczyznach, którzy mają bardziej napigmentowane usta niż moje. Moje usta naturalnie są słabo napigmentowane i ten błyszczyk Fenty Glow wygląda na mnie o wiele lepiej niż Fussy. Chyba że od Fussy nałożę konturówkę. I słuchajcie, ja nie jestem fanką konturówek. To jest dla mnie krok, który w bardzo wielu przypadkach jest po prostu zbędny i mi się nie chce. Natomiast kupiłam sobie konturówkę, kochani, od Charlotte Tilbury. Mega sławną. Pillow Talk. Kredka, słuchajcie, którą się struga. Taki niepozorny nudziaczek. Formuła jest fajna, bo ona jest dosyć kremowa. Bardzo łatwo się nią usta obrysowuje czy wypełnia. Zastyga, nie wysusza, jest długotrwała. Ale ten odcień jest tak piękny. To są takie właśnie moje naturalne usta, ale lepsze. Takie połączenie brzoskwini i różu. I kiedy nałożę właśnie tą konturówkę na usta, wypełnię nią całe moje wargi i nałożę błyszczyk Fussy, czy każdy inny błyszczyk, który jest średnio napigmentowany, mniej niż bym chciała, no to ta konturówka załatwia po prostu problem, ponieważ dokładam sobie tego pigmentu, którego mi brakuje, nakładam błyszczyk, który mi się bardzo podoba, a normalnie bym go nie mogła nosić, bo trochę te moje usta
tracą wtedy definicję, brakuje im właśnie tego koloru. To jest kolejny ulubieniec. Ja nie korzystam często, tak jak powiedziałam, z konturówek, z kredek do oczu czy do ust, ale to Sephora Collection i to jest chyba Satin Rouge Lipstick, takie czarne opakowanie, kolor numer 1, Let Me Dream. Kochani, to jest Pillow Talk za o wiele mniejsze pieniądze. Różnica też jest taka, że ta pomadka ma bardziej satynowe, kremowe wykończenie, podczas gdy sama Pillow Talk jest pomadką matową. Ona zastyga, ona po jakimś czasie już wysusza i przez to właśnie częściej sięgam po to. Na swatchach te odcienie są troszeczkę inne, różnią się odrobinkę, ale na ustach wyglądają dokładnie tak samo. Piękny właśnie odcień różu i brzoskwinki, bardzo naturalny, bardzo kobiecy, bardzo fajny, bardzo często ją noszę w filmikach i poza filmikami. Ona właściwie mieszka w mojej torebce, jest bardzo wygodna, łatwa w aplikacji, nie rozjeżdża się, nie wysusza. Moja ulubiona pomadka. Bardziej nawet niż ta Crushed Liquid Lip od Bobbi Brown. Ja już w filmiku o ulubieńcach drogeryjnych powiedziałam Wam, że jeśli chodzi o pomadki matujące zwłaszcza, to jednak drogeria bardziej mi odpowiadała w zeszłym roku. A jeśli chodzi o błyszczyki, to jednak te wysokopółkowe produkty i są to błyszczyki od Hourglass. Znowu. To nie jest film sponsorowany przez Hourglass, ale no tak wyszło. Kochani, to są błyszczyki, to jest ten Ultra Shine Volumizing Lip Gloss, chyba tak, nie ma tutaj nazwy, ale z tego co pamiętam, tak właśnie się nazywają. Mam trzy odcienie, ten jasny to jest Halo, tutaj macie Fortune i mój absolutny ulubieniec, taki już bez drobiny, po prostu szklany blask Provoke. Teoretycznie jest powiększający, ja nie czuję tego powiększenia, nie widzę tego powiększenia, na pewno jest powiększenie optyczne, ale tak robi każdy błyszczyk. Błyszczące powierzchnie sprawiają, że te usta są takie pełniejsze, bardziej soczyste. Jest może delikatne mrowienie i taki miętowy zapaszek, na pewno jest mega nawilżenie. To są błyszczyki, które naprawdę nawilżają usta już przy pierwszym muśnięciu. Nawet jak macie lekko wysuszone usta i nałożycie to, to czujecie różnicę. I są błyszczyki, które nie wysuszają, ale po tym jak je zjecie, to jednak czujecie, że te usta potrzebują nawilżenia. Musicie się czymś posmarować, czymkolwiek. Nie po tym produkcie. Tu jak to zniknie już Wam ust, a znika powoli, ponieważ jest to bardzo gęsta formuła, ale nie lepka, nie w ten taki irytujący sposób, to jednak usta jak zostają już gołe, to są nawilżone, odżywione, ulubieńcy roku poprzedniego. Dobra moi drodzy, nagadałam się za wszystkie czasy, za tą właśnie przerwę świąteczną, kiedy nic nie nagrywałam, aż gardle mi zaschło. Do siebie zapraszam już w niedzielę i wtedy opowiem Wam o kilku, niewielu na szczęście, ale jednak w kilku kosmetykach, na temat których zmieniłam diametralnie zdanie. No tylko krowa nie zmienia poglądów, no. Zapraszam do siebie w niedzielę. Ode mnie to już wszystko. Na razie.